Cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Days Gone. Słuchajcie, chyba wziąłem sobie dzisiaj jakąś misję poboczną. Mianowicie, słuchajcie, wziąłem sobie koniec świata, przyrzuć zasilenie punktu Nero, przytunują Marion Force. Ale czekajcie, czy ja tego nie robiłem przypadkiem? Przeszukaj mobilną jednostkę medyczną Nero. Oznacz punkt kontrolny. Mamy w sumie to, nie? Ale chyba ty. A nie, czekaj, to chyba jest jeszcze to inne, bo one są takie strasznie podobne, niektóre te punkty Nero. I ktoś mi mówił, że to nie we wszystkich punktach Nero będzie jakaś horda. Wilk. Więc to może i racja. To zobaczymy. Tam nas nie było. No i później mamy jeszcze tą misję, dwie misje fabularne praktycznie. To o, że kończy nam się mięso, więc będziemy pewnie polować na jakieś jelenie. I druga kwestia to też musimy wrócić do obozu Hot Springs i pogadać z Tucker. A jak z nią pogadamy, to ona pewnie da nam jakieś swoje wytyczne. Aha, tu jest ta horda. Przez tunel. Raul. Oj, co to? O Jezu. Lepiej się trochę rozejrzeć. To tutaj jest, nie? Ta. Tu jest generator. Okej, przywróć zasilanko. Czy tutaj są jakieś te? Są. Trzebałoby się tego pozbyć. O! To nie wygląda za dobrze. Kurde, żadnego tłumika nie mam. Shit. Bo kamieniem tego nie zniszczę, nie? Chyba nie bardzo. Ale ty wrzucę jeszcze jeden. O, sorry. Kamień. Dobra. Jednak nie pójdzie po kamień. Ale czekajcie, tu mamy jeden. Ten głośnik tylko. Dwa. Okej, dwa głośniki. Generator, tylko właśnie pasowałoby go zniszczyć, tylko kurde, nie wziąłem sobie. Paliwo. Coś tu warkocze. To się przyda. A. Kurde, blaszka, no. Sobie już jakiś tłumik do tego, no ale dobra, chyba nie będzie innej opcji. Potnij go, potnij, żeby go w niego nie strzelać specjalnie. Tylko po prostu potniemy. No. Jezu, ileż, jaki wytrzymały. Kolejne trofea. Lalalala. Wydaje dźwięki, aby ją zaraz... panowie, będę zigął. Patrzcie, jak tu lecą. Kończy mi się amunicja. Kurwa, no patrzę, następny, no przecież normalnie. Co
Yes, please. Dobra. Paliwa? Niech no zgadnę. Brak paliwa. No tak, oczywiście. Ale paliwo już tu widziałem. Benzyna. Więc sobie natankujemy. No to jazda. Teraz do motoru też mi wystarczy? Świetnie. A też. Okej, no to włączamy. Zielone światło to dobrze, to zawsze dobrze. Ty, no dobra, ale czekaj, ale tu są czerwone dalej. Prąd nie działa, no jasne. Okej, no to teraz pytanie, czemu prąd nie działa? Szkubaniec. No to teraz ciekawe, czemu ten prąd nie działa? Tędy nie wejdę, nie? No nie. Dobra, ale moment. Ale czekajcie, tu jeszcze coś jest. No umrzyj w końcu, umrzyj po raz drugi. Tu też jest jakiś taki coś. Kurde, ale dobra, tutaj się nie da wejść. Tylko to zacznie ryczeć. Jak się włączy prąd, to zacznie ryczeć. Ale okej. Obawiam się, że tam ci się zlecą, jak tutaj ten. A wiedziałem. Kurwa. Dobra, potniemy go tutaj troszeczkę. Nie wiem, czy tam jeszcze na górce jeden nie leci. Nie, nawet nie. Dobra, więc tak, zobaczmy te prądy. Tutaj są prądy, ale to te nas nie interesują. Od generatora jakby. Ale czekaj, czemu ten generator w ogóle tak... No właśnie, coś tu jest. Zamknięte. Ale czekajcie, mamy, bo tam... O, panele bezpiecznikowe, o właśnie. Jeżeli wiem, że Nero brakuje bezpieczników, może znajdzie w punkcie kontrolnym Nero. No dobra. Panele bezpiecznikowe. A, dobra, okej, jest, jest, jest. Pierdolę. Przepalony bezpiecznik. A. Kurde, gdzie ja teraz znajdę bezpiecznik? Nie, nie tędy. To są jakieś ślady.
Czyli znajdziemy gdzieś tutaj bezpiecznych, zajebiście. No, a kuźwa, normalnie. Pieprzaj, dziadu. Nie mam czasu na twoje pierdoły teraz. Co my tu mamy? On nie może bezpiecznik. Ha, wciąż sobie radzę. Zajdę ją od tyłu. A kto tutaj się skrada? O. Czyżby w garagę tutaj? No na pewno. Yes. Bezpiecznik, tak. A kto by się mógł spodziewać? Bezpiecznik, tak. Montuj. Dobra, no i to rozumiem. Bul, 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 bul. Czy to już działa, czy... O, zgasły te, czerwone. Czekaj, czy będę mógł sobie wymienić nóż troszeczkę na lepszy. Yes. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Dobrze, zobaczmy, co tu mamy. Jeszcze jeden mikrorejestrator. Proszę pani, proszę wrócić do swojego pojazdu. Zajmiemy się panią. To co za leciu lekarz? Mam w samochodzie twoje chorych dzieci. O. Zdrowie, kondycja, skupienie. Teraz myślę, że może byśmy zainwestowali w zdrowie, nie? Proszę pani, dobra, zdrowie. Jest. Hotspin, zostałem tam zaufanie? O, nice. Masz trochę wody? Daj ją pani. Zostało nam. Daj jej wodę! Dziękuję. Dobrze. Proszę wrócić do pojazdu. Może niedługo przepuścimy kolejne osoby. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. Szafka na broń, ale tutaj i tak nic... nie mamy, ale będziemy mogli sobie kupić kolejne. Urła. Nikogo już nie będą puszczać. Obóz w jest pełen. To co teraz robimy? Zaraz ja mam plan. Masz jakiś plan? No o czym ty gadasz? Tyle ich tam jest. Nie. A paru tylko. Jezu Chryste. Co to ludzi? Nie wiem, czy ja tam wszystko... Przestrzega śmierć. Dać się zamknąć. Ja nie wiem, czy tam wszystkich, wszystko, że sobie przyglądną. No nie, może wstał. Ale nie, dobra, tam wszystko sobie pozbierałem, okej. Okay. Teraz wiecie, gdzie mi pasowało? Dostać się do tego, do Hot Springs tutaj. Hot Springs, aha, nie możesz sobie... Aha, nie możesz już podczas podróży... czytaj, walki. Dobra, to ja sobie tam dojadę. To nitro tutaj. O, fu. Bo ja tam będę mógł sobie kupić nowe bronie. Część z drugiego poziomu, znaczy na drugi poziom zaufania obozu, nie? Dokończę wypalenie tych gniazd. Co? Jakich gniazd? Mówisz, że są jakieś gniazda do wypalenia? Myślałem, że tam wypaliłem wszystko.
No i w sumie jak będę miał drugi poziom broni, to można lepiej sobie zapolować. To tak, no, pytanie, czy będzie mnie stać. Gorzej z hajsem. Ile w ogóle mam kasę? Osiem tysięcy. Może na to jakąś dobrą pukawkę wystarczy. Bum. Czekaj, czy mi się psuje od tego motor. Okej. Okay. Będziemy na miejscu, ile mamy? 300 metrów. Co ja tak jedzę dziną o każdą drogą? Aha, dobra, bo tutaj mamy zaraz skręcić. Ale zastanawiam się w sumie, gdzie jest jeszcze ten bunkier, o którym mówiła ta uratowana dziewczyna w tym domu, pamiętacie? Ciekawe, gdzie to będzie. Bo to może być też dosyć ciekawe. O kurwa. Upsi. No, wsiadaj na motor. Dobra, i broni. Hej, czego potrzebujesz? Chyba muszę sobie naprawić. O, 22%. Powinno dać radę. Dobra. Lepiej. Hej, jak leci? Siema. Broń. No i... Ty. Ale jak poziom pierwszy? Co? Ej, to mnie oszukało. Patrzcie. Ja pierdyle. Serio? Dzięki, Dick. Czekaj, to może sprzedam trofea? Dostanę już tego. Jak tam lecisz w syfie? Czekaj sekundę. Okej, sprzedaj wszystko. Masz uszy, dobrze. Na razie nie mam więcej. Wbiłem. Dobra. 12500 punktów mam. Teoretycznie teraz mógłbym już kupić. Ale wydawało mi się, że wbiłem. Hej, Alkaj. Chciałem zobaczyć, co masz. Oh yeah. Kurde, i teraz pytanie, co jest dobre? Tego obrzynara jakoś sobie daruję. Strzelba. Ale to mnie interesuje. Żądło. Uniwersalny pistolet maszyna. Nie wróci, ale zrobi. Szybko, kradawca z zaszczególnie ze średnim zasięgu. Ale to jest... Aha, dobra. To ten teoretyczny, powiem, obrażenia większe. Dobra, to chyba sobie zakupimy. Potężna, celna broń. Spodoba ci się. Szkoda, że tego nie można tutaj rozbudowywać czy coś. No celność ma ten, ale obrzyd ma za to obrażenia. Grubasek, no to tak ja. Dobra. Zaopatrzenie, tak. Chciałbym amunicję, brak miejsca. Padnie, jeśli będziesz czegoś potrzebował. Dobra. Czyli... Aha, szkoda, że nie mogę tego sprzedać, nie? Do zobaczenia. Czyli co z tym telefon? Aha, bo tutaj sobie nie mogę wyciągnąć tej broni. A, gad. Co? To czekajcie, gdzieś tutaj jeszcze jest... Mechnik. No właśnie tutaj. Co ja potrzebuję tankowanka? Szukasz czegoś konkretnego? Za 142 dolce? Porąbało? Tak drogo? Wróć do nas. Co? Ja se chyba znajdę to paliwo. Do zobaczenia.
Przyjechałeś po swój motor, nie? Hej, Zani. Ręce masz czyste? Na razie, Zani. Kubaniec. Czekaj sekundę, otworzę. Jak gdzieś jakiś ten paliwo znajdę. Chyba. Dobra. Zobaczmy tutaj. Jeszcze tutaj się zaopatrzę w apteczkę. O 125% zdrowia teraz mamy. Czy to jest to? Tak. No i to jest git. Dobra, słuchajcie. Co teraz? Czy robić jeszcze misję jakąś? Czy nie robić? W sumie można by było wrócić ten. Tutaj do tego. O, może wrócimy. O nie, nie może być szybkiej paliwa, żeby za mało paliwa mam. Fuck. Ale mamy tutaj stację benzynową po drodze. Paliwo. Więc jakbym tędy pojechał, to się tam zatankuje. O ile mi wystarczy, żeby tam dojechać. Więc miejmy nadzieję, że wystarczy. Przynajmniej rezerwa się jeszcze nie świeci, więc... Wzrost zaufania. W porę, w czas. Żeby tamta stacja benzynowa była w zasadzie taka... Bezpieczna. A dobra, no chyba wystarczy. Tutaj mocno nie spada to paliwo, a... Teraz, dobra, zaraz będę tam. Teraz tam będziemy. Za tym skrzyżowaniem, tak, już widać ten dystrybutorek. Tu jest. Chyba powinienem zatankować. Kurwa! Tak. Ajaj. Kurwa! Jeszcze któryś był. Dobra. Ty, patrzcie, ma tego obrzyn. A nie, to jest obrzyn. Dobra. Ty, a to sobie wezmę. Już ci się nie przyda. Kurde, mój motor. No, tu jest paliwo, tu jest paliwo. Mogę zatankować, ale że w ogóle dystrybutory działają. No to jazda. Zrobione. No i perfekt. Szybki zapis. Coś tu mamy jeszcze do zdobycia? W sumie to chyba byłem. Nie ważne. Przyjadę to też kiedyś jeszcze splądrować, bo tutaj dużo takich rzeczy leży, a nie wiem właśnie, mimo że jeżeli ktoś z was wie, to byłoby bardzo miłe, jakbyś napisał, ktoś napisał w komentarzu,
Czy tutaj da się ogólnie jakoś powiększyć ekwipunek, żeby móc przechowywać więcej rzeczy? Na przykład więcej żelaza i tak dalej, nie? Czy tego żelaza, złomu. Czy to jest wykonalne w tej grze, czy nie bardzo? Czy po prostu gdzieś, maksymalnie na przykład 10 złomu to jest maks? Więc byłbym wdzięczny. Czy da się coś takiego zrobić? Wrócimy do Boozera. On tam będzie nam gadał chyba o tym mięsie. Pewnie w przyszłym odcinku zrobimy sobie tą misję fabularną, że zapolujemy na jelonki. Albo na wilki, nie wiem na jakie on tam ma mięso ochotę. Jakie mięsko by zjadł. To się przekonamy. Zaraz będziemy. To też pada, dawno nie padało. Zaparkujemy, bo tak będę później tankować. Co prawda mam paliwa, ale... Wiecie jak to bywa. Dobra, dawaj do Boozera, zobaczymy co on nam tam powie. Mięso się kończy. Mięso. Ej, Boozer, śpisz? Hej, Boozman. Przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hej, Dick, dzięki stary, ale nie jestem specjalnie głodny. Później to zasolę. A dobra, ja miałem jakieś mięso w takim wypadku przy sobie jeszcze. To easy, spoko, to przynajmniej wykonaliśmy misję. A no tak, bo przecież polowaliśmy u tego. Polowaliśmy u przecież tego. Z tym, co jest uczył polować. Nie wiem, jak go tam było z tego obozu. Copelanda. To zarąbiście. Odejść na miejsce, nie pozwala mi odejść. Ok, zobaczenie, tworzenie wątek fabularny. Ten wątek jest u kogo? Nie pozwala mi... Aaa, to jest właśnie z tą. Odwiedź Lizę. O właśnie, o niej mówiłem, o niej mówiłem. No, to będzie fajna misja. Zarąbiście. Postęp? Jaki mamy postęp tutaj? Okej. Okay. I tych znajdziek w ogóle nic nie mam. Mamy tam jakieś znajdźki? Praktycznie 4 mam tylko, nie? Dobra, 6, 8. Aha, to było to znajdźko z nagraniem. Dobra. Okej. Okay. Wątki fabularne. Okej, to wątki będzie trofea, to już specjalna dostawa, pierwszy zakup. Dobra, trofea to sobie tam może będziemy robić później. Dobra, słuchajcie, no to cóż, żegnam się z wami tutaj. Widzimy się w następnym odcinku, w dniu jutrzejszym. I do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, hej.